A teraz konkretnie. A teraz konkretnie z mecenasem Edwardem Wendę. Witam pana mecenasa. Dobry państwu. Dziękuję za przybycie do studia. Edward Joachim Wende, adwokat od roku 1973, obrońca. Głównie obrońca w słynnych procesach politycznych. Obrońca Leszka Moczulskiego w latach 81, 82, 86. Księdza Jerzego Popiełuszki w roku 1983. Zbigniewa Bujaka w roku 1986. Bronił profesora Szaniawskiego, profesora Gremka, Janusza Onyszkiewicza, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych Waldemara Chrostowskiego i rodziny księdza Jerzego na procesie toruńskim w latach 1984-1985. W latach 1989-1993 senator Rzeczpospolitej, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, konsul honorowy, generalny konsul Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce od roku 1991, a od roku 1993 sędzia Trybunału Stanu. Panie mecenasie. W zasadzie się zgadza. Co się nie zgadza? Nie zgadza się. Ja nie byłem obrońcą profesorów Szaniawskiego, Gremka i Janusza Onyszkiewicza, tylko byłem ich pełnomocnikiem w procesie przeciwko Jerzemu Urbanowi. To był proces cywilny i myśmy pozwali Jerzego Urbana za zniesławienie, którego się dopuścił jako rzecznik prasowy rządu, nawiązując do działalności moich mocodawców w takiej słynnej aferze szpiegowskiej z Millerem, takim domniemanym szpiegiem amerykańskim, który opuścił Polskę. To był proces cywilny. Zacznijmy od tego pytania. Kiedy adwokat oskarżycielem bywa? No, bywa oskarżycielem w procesach karnych, kiedy staje się oskarżycielem posiłkowym po stronie pokrzywdzonego, poszkodowanego. Natomiast quasi oskarżycielem staje się czasami w procesach cywilnych, kiedy jest powodem, na przykład w sprawach o ochronę dóbr osobistych, ludzi zniesławionych, sponiewieranych, pokrzywdzonych przez na przykład środki masowego przekazu, czy przez nieodpowiedzialnego dziennikarza. Panie mecenasie, miał pan dopiero 39 lat, kiedy został pan obrońcą, jeżeli dobrze wyczytałem w pańskich życiorysach. Przedtem o panu nie słyszano, ale kiedy pan obrońcą został, od razu, czy to tradycja rodzinna, czy inne powody sprawiły, że zasłynął pan. Ja zapytam, jest pan jakimś może dobrym, optymistyczną nadzieją dla ludzi, którzy dochodzą 40 i jeszcze kariery nie zrobili. Skąd taka późna, a taka znaczna kariera? No, co działo się wcześniej? Dosyć bogate życie. Bardzo wcześnie zdałem maturę, jak miałem 16 lat. Jako chłopiec zakochany w motoryzacji, w samochodach, motocyklach i tak dalej, rowerach, wybrałem się na Politechnikę Poznańską. Niesłychanie nieszczęśliwy wybór. Tam się okazało wcale nie silniki, nie motory, tylko wyższa matematyka, fizyka, czałki, różniczki. A na drugim roku pojawił się przedmiot, który nazywał się wytrzymałość materiałów i tego już moja wytrzymałość nie zniosła. I zdecydowałem się zgodnie z tradycją rodzinną startować na Wydział Prawa na Uniwersytecie Poznańskim. Zdawałem tam dwukrotnie, dwukrotnie mnie nie przyjęto. Ja nie byłem pupilem PRL-u, wie pan, ja miałem złe pochodzenie w owym okresie, kiedy mnie próbowali w sposób masowy, bo wszystkich zapisywali nas w liceum do ZMP, to ja jako jedyny w liceum nie przyjąłem legitymacji ZMP. Słyszałem o środowisku adwokackim, że ono było może jedynym środowiskiem, które w tym stopniu, tym naciskom PRL-u nie uciekło, że przeciwnie, nie można było zostać członkiem palestry, jeśli się właśnie z jakiejś rodziny nie pochodziło, właśnie adwokackiej. Czyż nie, bym źle słyszał? To nie było aż tak. Natomiast niech pan pamięta, że adwokatura w tym dobrze rozumianym tego słowa znaczeniu, to znaczy adwokaci, którzy się nie obawiali, którzy byli odważni, to była w czasach komunistycznych właściwie jedyna legalna opozycja. Myśmy byli w zasadzie zawsze przeciw, prawda? Jeżeliśmy nie reprezentowali interesów prywatnych osób w procesach cywilnych, to w sprawach karnych na ogół byliśmy przeciw, zwłaszcza w sprawach o zabarwieniu politycznym, kiedy sadzano do więzienia i sadzono na wie oskarżonych ludzi ewidentnie za przekonania, za poglądy. Tak jak na przykład Moczulski, tak jak na przykład skandaliczna sprawa z księdzem Jerzym Popiełuszką, kiedy go zatrzymano w 83 roku. To oczywiście za tak zwaną działalność pozareligijną. To jest pojęcie niesłychanie nieostre, które ukuli komuniści, a właściwie ówczesny rzecznik prasowy rządu. Działalność pozareligijna, to nikt tego nie sprecyzował, na czym to polega.
Księdza oczywiście. Tak, tak, tak. Ale szermowano wtedy tym sformułowaniem bardzo szeroko. Mówi pan o tym, co dotyczy pana, co dotyczy kilku znanych w naszym kraju adwokatów broniących ludzi o politycznym zacięciu, czy tych, którzy zaczęli opór przeciwko krajowi. Ale ja chcę zapytać w ogóle o adwokaturę, o to środowisko. Czy to jest jakieś specjalne środowisko? Czy to są ludzie, którym ogólnie rzecz biorąc lepiej się powodziło w latach 60. i 70.? Czy są to ludzie bez zasad? Czy zasadnie adwokata nazywa się papugą? Nie, 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 proszę pana. Papuga to jest pogardliwe określenie więzienne. I muszę panu powiedzieć, że mnie nigdy nie nazywano papugą, przepraszam, ale tutaj się jakby uchroniłem przed tego typu pogardą ze strony więźniów. Ja myślę, że to są określenia, których używają więźniowie w stosunku do adwokatów, których nie szanują. Oni sami uważają, że bo od czego się miałaby wziąć to powiedzonko papuga, prawda? Od tego, że niby powtarza to, co mówi jego klient, prawda? Czyli niby taka forma, że adwokat oddaje się w pacht swojemu klientowi, co nie jest prawdą. Oczywiście, że adwokat ma obowiązek ustawowy podejmowania czynności wyłącznie na korzyść swojego klienta, ale tak jest usytuowany w procesie i ustawowo, więc to jest zrozumiałe. Natomiast my nie jesteśmy papugami, poważni adwokaci, w tym sensie, żebyśmy się uzależniali w jakikolwiek sposób. Czy to oznacza, że poważny adwokat nie przyjmie sprawy, nie będzie bronił człowieka, co do którego winy, niewinności nie jest przeświadczony? Nie, nie, absolutnie nie. My często bronimy, najczęściej bronimy ludzi winnych, poza tymi procesami, o których mówiłem wcześniej, kiedy broniliśmy ludzi całkowicie niewinnych w okresie komunizmu, prześladowanych za działalność opozycyjną, za działalność w Związku Zawodowym Solidarność i tak dalej, to potem w stanie wojennym. Więc ci ludzie oczywiście byli całkowicie niewinni i skandalem były te wyroki, które zapadały poza salą sądową, zapadały wydawane przez sędziów dyspozycyjnych, co było hańbą. Nie ma nic bardziej dla mnie obrzydliwego, jak sędzia, który ma olbrzymią władzę, a który z niej korzysta w sposób parszywy, to znaczy wydaje wyrok na zamówienie, prawda? Nawet często te wyroki były wydawane bez żadnych telefonów, tylko ci sędziowie, którzy zresztą się powtarzali i na szczęście była to niewielka grupa osób, te nazwiska są znane i powtarzane. Ci sędziowie nawet nie mieli żadnych poleceń, żadnych telefonów, oni sami po prostu wiedzieli, czego władza od nich oczekuje. Czy ci sędziowie jeszcze sądzą? Sądzą. Czy powinni przestać sądzić? Istniała taka nadzieja, że ci sędziowie, ponieważ te nazwiska są powszechnie znane w środowiskach prawniczych, że ci sędziowie sami odejdą z wykonywania tego zawodu, ale od wykonywania tego zawodu, ale jak ja wiem, to na razie odszedł tylko jeden, taki bardzo drastyczny przypadek z Gdańska i ten sędzia, tak, że tak powiem, samo się oczyścił, prawda? To znaczy odszedł od wymiaru sprawiedliwości. To jest typowy przykład, kiedy łyżka dziegciu zatruwa łyżkę miodu. Ten problem powinien być załatwiony, jest to problem niesłychanie trudny, próbowano go rozwiązać, nie udało się na razie. Czy jest pan zwolennikiem jakiegoś rodzaju dekomunizacji w środowisku sędziowskim, prokuratorskim, może adwokackim? Nie. Również? Ja byłbym zwolennikiem dekomunizacji w tym takim łagodnym tego słowa znaczeniu. To znaczy ja uważam, że uważałem i uważam chyba do dzisiaj, że powinno się przeprowadzić dekomunizację w formie łagodnej, tak jak zrobiono w Czechosłowacji. To znaczy tam wydano zakaz pełnienia funkcji publicznych dla ludzi, którzy tym krajem rządzili przez 45 lat i mniej więcej pokazali, co potrafią. Teraz chwileczkę, teraz może następni zaczną tym krajem próbować rządzić. Proszę nie zapominać, że wszystkie kłopoty, które wynikają w tej chwili, czy wynikały w czasach rządów solidarnościowych, wynikały z całkowitego braku doświadczenia w sprawowaniu władzy. Komuniści mieli to doświadczenie zdobywane przez 45 lat, były kształcone młode kadry, byli wysyłani na dobre studia, na przykład do Stanów Zjednoczonych, wcale nie do Moskwy. A co by powiedział pan adwokat, gdyby zgłosił się do niego, powiedzmy, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w małym powiatowym miasteczku w latach 70. i powiedział, że dekret tego rodzaju zabrania mu piastować, jeżeli by sięgało do tego stanowiska, funkcji publicznych, że jest to odpowiedzialność zbiorowa, że narusza to konstytucję, przywileje. Czy broniłby go pan? Proszę pana, to byłaby decyzja parlamentu, czyli to byłaby decyzja, która wywołana była wolą narodu poprzez wybranych przedstawicieli do parlamentu. Gdyby taka ustawa lustracyjna funkcjonowała w państwie, to ja nie chcę panu przypominać, albo może raczej przypomnę, że w latach 47 wydawano, ta władza komunistyczna wydawała akty prawne, które wszystkich obowiązywały, na przykład grabiąc cudze mienie, prawda? Zabierając rolnikom ich ziemię, zabierając przemysłowcom ich zakłady przemysłowe, grabiąc nawet nazwiska. Także to jest, ja nie chcę powiedzieć wet za wet,
ale pewna sprawiedliwość historyczna. I temu społeczeństwu taka satysfakcja się należała. A propos, grabiąc nazwiska, świeża sprawa wybuchła. Pani wiceminister sprawiedliwości wniosła nadzwyczajną rewizję w sprawie pomiędzy spadkobiercami Wedbla a Pepsi-Colą. Chodzi właśnie o nazwisko i oparcie się na dekrecie z roku 1946. Nacjonalizacyjnym. Co pan o tym sądzi? Ja nie znam tej sprawy. Ja miałem z nią kontakt wyłącznie poprzez środki masowego przekazu. Mnie się wydaje, że ustawa dekret nacjonalizacyjny odbierał ludziom ich własność, to znaczy odbierał ich mienie, pozbawiał ich warsztatów pracy, pozbawiał ich własności w sensie wystroju, maszyn, budynków, ale nie pozbawiał ich nazwiska. I ludzie mają prawo do swojego nazwiska i do ochrony tego nazwiska z całą pewnością. Natomiast czym się kierowała pani wiceminister, formułując rewizję nadzwyczajną? No, nie podejmuję się rozmowy, bo po pierwsze nie czytałem tej rewizji. Ja wiem, że pani wiceminister jest doskonałym prawnikiem i musiały być jakieś bardzo ważne powody, a jak pan dla których sądzi, z taką inicjatywą wystąpiła. Jak pan to ocenia? Czy to były powody natury prawnej, jurysdycznej, czy może politycznej? Czy czegoś nie oznacza, że wiceminister sprawiedliwości odwołuje się do dekretu z 1947 roku, jakby on funkcjonował nadal? No tak, ja muszę powiedzieć, że duchem tego, co się stało, myślę, jest to, żeby pozostawić tej firmie bardzo znane nazwisko, które funkcjonuje na świecie, dzięki czemu ta firma prawdopodobnie prosperowałaby lepiej. Ja myślę, że gdybym ja był pełnomocnikiem jednej z tych stron, to bym próbował doprowadzić do ugody po prostu i za odpowiednią rekompensatą finansową ta rodzina być może by się zgodziła tego nazwiska użyczyć. A skoro już nie można tego wyrywać, prawda? To trzeba uzgodnić. A skoro już o duchu pan wspomniał, bardzo dużo się dzieje w naszym prawie. To prawo jest strasznie zmienne, chyba nie zawsze koherentne nawet. Czym się różni litera prawa od ducha prawa i czy można sądzić, można bronić, opierając się wyłącznie na tego prawa literze? No wie pan, to tak jak ze wszystkim. Ja myślę, że bardzo złe prawo może doskonale stosować mądry sędzia i dobry człowiek. I odwrotnie, bardzo dobre prawo może bardzo źle stosować zły człowiek i zły sędzia. Tutaj to może nie ma bezpośredniego związku z tym, co pan nazwał duchem prawa. To ma natomiast związek ze stosowaniem prawa, z ludzkimi odczuciami, ze stosowaniem tego prawa w sposób, który jest akceptowany społecznie. Zapytam konkretnie. Mówiliśmy o sprawie rewindykacji. Mówiliśmy o funkcjonującym jeszcze dekrecie z roku 1947 odebraniu nacjonalizacji. O nacjonalizacji. Czy można powiedzieć, że duchem przemian prawnych jest reprywatyzacja, a więc że powoływanie się na ten dekret jest po prostu sprzeczne z duchem istniejącego prawa, czy nie zgodziłby się tak, z taką nie, no, w tym sensie, wie pan, że było to prawo, dura lex et lex, wie pan, to było to prawo, no, wydane przez system, którego nie akceptujemy, jednak coś z tym trzeba zrobić. No, nie wymarzymy 45 lat z historii tego kraju. Były wydawane akty prawne, te akty prawne nas bulwersowały, były głęboko krzywdzące, niesprawiedliwe, narzucane przez obce państwo, to wszystko wiemy, no, ale coś z tym trzeba zrobić. A nie można było tego jedną właśnie decyzją parlamentu unieważnić, powiedzieć po prostu dekret nie działa i już? Nie, no nie można, bo teraz co pan z tym wszystkim zrobi, prawda? Nie można, to są kwestie związane z olbrzymimi kosztami, to są kwestie związane na przykład reforma rolna, no przecież też odebrano ludziom ziemię, no, ale ta ziemia została przyznana rolnikom, którzy od 40 paru lat na tej ziemi pracują i uprawiają. Nikt im tej ziemi nie ma zamiaru zabierać. I słusznie, że nie ma zamiaru zabierać. Natomiast nie ma ustawy reprywatyzacyjnej na razie. Całe to przedsięwzięcie jest niezwykle skomplikowane i nie mamy czasu, żeby o tym mówić. Przede wszystkim związane z kolosalnymi kosztami. Słyszał pan teraz pewnie niedawno, że się mówi o bonach, które będą dawane byłym właścicielom jako rekompensata. Na pewno rozwiązanie jakieś, ale na pewno niedoskonałe. A skoro już o bonach mowa, co pan myśli o powszechnym procesie prywatyzacji i tym, co z tym powszechnym procesem prywatyzacji robi rząd Waldemara Pawlaka? No, ten rząd te reprywatyzacje po prostu zatrzymał w tej chwili. Czytałem nawet dzisiaj rozmowę. Też prywatyzację w tym momencie. Prywatyzację, tak, oczywiście, bo o reprywatyzacji mówiliśmy przed chwilą. Prywatyzację właściwie wstrzymał. Panowie z rządu uważają, że jednak bardzo poważna część powinna zostać w rękach państwa. Ja nie jestem od tego specjalistą, bardzo mi się trudno na ten temat wypowiadać. W każdym razie uważam, że to jest naturalnie błąd. To jest powstrzymanie tej tendencji do reformowania Polski, którą usiłowaliśmy robić od 1989 roku w niesłychanie trudnych warunkach i podejmując bardzo niepopularne decyzje, które
To był nasz bardzo poważny błąd z lat 89, które nie były społeczeństwu uzmysławiane w sposób powtarzany do znudzenia. Na przykład nie powtarzano społeczeństwu rzeczy zasadniczej, to znaczy nie powtarzano w sposób nudny wręcz tego ogromu katastrofy gospodarczej, którą przejęliśmy po 45 latach, a właściwie 50 latach, bo przecież było 5 lat wojny, potem zaraz komunizm, czyli razem to jest 50 lat, i że tego nie uzmysłowiono społeczeństwu, że Polska jest po prostu krajem biednym. A w odczuciu społecznym, takie ja odnosiłem wrażenie, myślano tak, przepraszam, oni mają, tylko nie chcą dać. To był błąd związany z naszą polityką informacyjną również z owego okresu, z okresu lat 89-93. Że nasza polityka informacyjna, wszyscy, przepraszam bardzo, rzecznicy prasowi rządu, którzy nie potrafili nawiązać kontaktu, nie potrafili być pasem transmisyjnym między niepopularnymi, trudnymi, a koniecznymi decyzjami rządu, a społeczeństwem poprzez dziennikarzy. Pasem transmisyjnym. Co pan sądzi o niezależności prasy? Czy prasa powinna być całkowicie niezależna? Czy jednak w pewnych sytuacjach politycy, władza, parlament mogą ją sobie podporządkować? Nie. Prasa powinna być całkowicie niezależna, z tym, że prasa powinna być odpowiedzialna. A co w tym kontekście myśli pan o najnowszych ustawach, w szczególności o uchwalonej właśnie ustawie o tajemnicy państwowej i o tym, że dotyczy ona dziennikarzy? To ona, myślę, bardzo źle, bo ona właśnie w sposób bardzo wyraźny ogranicza wolność prasy, narzucając odgórnie cały szereg sfer życia w bardzo szerokim wachlarzu, w którym jest określona tajemnica państwowa, tajemnica służbowa, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ta ustawa dopuszcza olbrzymi margines dowolności w interpretacji tego, na przykład, czym jest tajemnica służbowa, prawda? I kto ją ma określać? No to jest cała bardzo skomplikowana dziedzina, związana oczywiście z funkcjonowaniem wolnej prasy, ale to jest kwestia odpowiedzialności samej prasy. I to jest o tyle też powinno być u nas zmienione, że naruszenie dóbr osobistych człowieka, który poprzez, powiedzmy, nieodpowiedzialnego czy nierzetelnego dziennikarza został zniesławiony, czy powiedzmy zohydzony społecznie, to potem jego krzywdę można naprawić tylko w drodze długotrwałego procesu cywilnego o ochronę dóbr osobistych, i gdzieś potem na dole w gazecie ukazuje się sprostowanie, że ten pan nie jest złodziejem, prawda? Mija rok w tej chwili rządów nowego parlamentu i rządów obecnego rządu. Chyba jeden z dłuższych okresów stabilizacji politycznej. Co to za stabilizacja? Czy to odwrót od przemian demokratycznych, czy artykulacja interesów jakiejś grupy naszego społeczeństwa, a jeżeli, to jakiej? Mam bardzo skomplikowane pytanie, na które musiałbym dosyć długo odpowiadać. W każdym razie, jak pan wie, ja jestem w partii opozycyjnej, jestem w Unii Wolności, która zresztą moim zdaniem powinna znacznie wyraźniej zaznaczać swoją opozycyjność co do bardzo wielu decyzji podejmowanych. Jak już powiedziałem, ten rząd nie budzi mojego zachwytu, zwłaszcza tym, że wstrzymuje to, co było jakby nieuchronne, co nam się wydawało, że będzie kontynuowane w sposób taki, jak to zostało zaczęte. W tych niesłychanie trudnych warunkach. Teraz wybory wrześniowe, społeczeństwo zdecydowało, może inaczej, to nie społeczeństwo. Elektorat tej koalicji to jest około 5 milionów ludzi. W 93 roku we wrześniu głosowało 14 milionów Polaków. Ta koalicja uzyskała 20% SLD, czyli około 3 milionów głosów. Około 2 milionów głosów dostało PSL. Razem to jest około 5 milionów głosów. Proszę zwrócić uwagę, że 9 milionów głosów jednak głosowało społeczeństwa, oddało na zupełnie inne ugrupowania, tylko tak, masę głosów się zmarnowało, a poza tym odbywało się to w kolosalnym rozproszeniu. To są sprawy znane. Ja pytam już o to, co się stało. Ja pan, bo się mówi, że ta koalicja rządzi w imieniu narodu. Otóż ja twierdzę, że nie. Rządzi w imieniu swojego elektoratu. Ta koalicja rządzi w imieniu naszych umiejętności samoorganizowania się demokratycznego. I dlatego o to właśnie pytam. Kogo pańskim zdaniem ta koalicja reprezentuje? Czy reprezentuje ludzi, którzy mają i powinni mieć wpływ na losy tego kraju? Co myśli pan o przeciętnym polskim rolniku, o przeciętnym polskim urzędniku, mającym swoje korzenie w latach 50. On też ma prawo wyrażania swoich interesów. Tak, ale ich na ogół nie wyraża. To jest najczęściej determinowane sytuacją ekonomiczną ludzi, o których pan mówi. Przecież aktywność polityczna tego społeczeństwa określona została w 89 roku, 4 czerwca, kiedy ja tak uważam, był to szczytowy moment mobilizacji politycznej polskiego społeczeństwa, i wtedy poszło do wyborów 63% osób, prawda?
I to jest nasze 100%. Nie można odnosić wyniku wyborów do 100% frekwencji, bo taka jest niemożliwa nigdzie. Nasze 100% to jest te 63%, które poszło do wyborów 4 czerwca 1989 roku. No i ten cały procent, który się zniechęcił i który już więcej do wyborów nie poszedł. No, potem następne wybory miały 20% do partyjnej legitymacji. Pytanie, co się dzieje w pańskiej partii? Jak ocenia pan jej przemiany? Jedni mówią, że ciągnie na prawo, drudzy mówią, że ciągnie na lewo. Jak ocenia pan fakt wyrzucenia koleżanki, pańskiej koleżanki Labudy z partii? No to usiłowanie wyrzucenia na razie, do projektu, tak. Proszę pana, ja myślę, że przynależność do partii związana jest z pewnym bardzo wyraźnym światopoglądem. Zarzuca się Unii Wolności w tej chwili, że poszła za daleko na prawo. Ja uważam, że poszła prawidłowo, że to jest kierunek, który w tych czasach jest zarówno mnie bliższy, jak i całej grupie kolegów, którzy tą centroprawicową tendencję utrzymują i starają się ją forsować. Jest cała grupa osób w naszej partii, która jest znacznie bliższa poglądami, na przykład Unii Pracy, czy na przykład SLD. Czy SDRP powiedzmy, prawda? I ja bym tym kolegom mógł powiedzieć tylko tyle, wy nie zmuszajcie nas do drastycznych decyzji, tylko sami podejmijcie męską czy żeńską decyzję i zgłoście akces do partii, która z waszym politycznym poglądom bliższa. Z kim pan się identyfikuje? No ja się identyfikuję z tą stroną centroprawicową, jak już powiedziałem, zdecydowanie. Panie mecenasie, był pan przez lata przewodniczącym Komisji Senackiej Spraw Zagranicznych. Przez lata to za dużo powiedziane, przez całą drugą kadencję. Przez całą drugą kadencję. Tak. Jak ocenia pan w tej chwili sytuację międzynarodową polskiego rządu, szczególnie w kontekście ostatnich doniesień o tym, iż prezydent Lech Wałęsa nosi się ponoć z zamiarem odwołania wszystkich swoich ministrów, w związku z tym również i pana ministra Orechowskiego? Nie. To ja słyszałem dziś wywiad z panem ministrem Orechowskim, to jest typowy fakt prasowy. Takich projektów, o ile wiem, tak zapewniał prezydent, minister Orechowski, pan prezydent Wałęsa nie ma. To jest, myślę, związane trochę ze sprawą Haiti, prawda, i z ewentualnym wysłaniem. Dzisiejsza prasa pełna tych informacji naszych oddziałów interwencyjnych w ramach działalności ONZ-u, co zresztą nie jest do końca prawdą, to nie oddziały interwencyjne, tylko ewentualnie miała pojechać żandarmeria wojskowa i tak dalej. No bardzo skomplikowane zagadnienie, ale jeżeli chcemy być w strukturach NATO, to musimy się z tym liczyć i nie tylko awantaże i dezawantaże. Ja rozumiem, że prezydent Wałęsa jako laureat Nagrody Pokojowej Nobla jest w bardzo trudnej sytuacji, wysyłając wojsko bądź co bądź do innego kraju. Ale jest to decyzja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i my musimy to szanować. Czy to realna szansa wkroczenie do NATO? Czy nie tylko Polacy coś z tego będą mieli? Czy NATO z poszerzenia się o Polskę coś będzie miało? Ja myślę, jak się mówi o partnerstwie dla pokoju, to ja to nazywam trochę inaczej. Ja to nazywam partnerstwem dla spokoju Zachodu. Ja myślę, że polskie wojsko jest doceniane i w sytuacjach, kiedy my jesteśmy potrzebni jako siła militarna, jako odwaga polskiego żołnierza, jego sprawność i tradycja, która funkcjonuje na całym świecie bohaterskich czynów polskiego wojska, to wtedy do nas się zwracają. Ale jeżeli mamy być przyjęci do organizacji, która to wszystko akceptuje, to jest szereg trudności. Dostajemy jakieś zastępcze propozycje, które mają niby nas pogłaskać, ale jednocześnie odsunąć od decyzji definitywnych. Czy zgodziłby się pan z tezą, że Ameryka, że Europa jest obecnie podbita przez Amerykanów, że w ślad za wyjściem wojsk radzieckich ostatni żołnierz opuścił już teren Niemiec, a również i Polski, Amerykanie powinni opuścić Europę? Ja mówiłem, no to jest taka teza francuska trochę, prawda, o tej amerykanizacji Europy. To jest oczywiście nieprawda. Wojska amerykańskie jakiś czas jeszcze pewnie będą w Europie. I myślę, że dobrze, żeby były jakiś czas jako pewien czynnik stabilizujący, przecież to jest... Myśli pan, że dobrze, że były, to jest odpowiedź. Co pana łączy z Luksemburgiem? To bardzo sympatyczny kontakt. Zostałem powołany przez wielkiego księcia Luksemburga w sposób dla mnie niesłychanie ujmujący. Pierwszym po okresie komunizmu konsulem honorowym zachodniego państwa w Polsce. To jest małe państwo, ale bardzo ważne. Oni mają olbrzymią siłę gospodarczą, finansową. 160 czy ponad 200 kampanii bankowych, które się lokuje właśnie w Luksemburgu. Miałem okazję zorganizować wizytę wielkiego księcia Luksemburga w Polsce w zeszłym roku na zaproszenie prezydenta Wałęsy. Ja troszkę się do tego przyczyniłem.
zostałem przez Wielkiego Księcia odznaczony Złotym Krzyżem Oficerskim, co jest bardzo wysokim odznaczeniem i tak dalej. Ale generalnie rzecz biorąc, mam pomagać obywatelom Luksemburga, którzy znajdują się w Polsce i natrafiają na kłopoty. Czy to jest istotny kanał dla inwestycji zachodniego kapitału w Polsce? Czy w ogóle uważa pan, że zachodni kapitał w Polsce powinien inwestować, że może bezpiecznie inwestować, czy też sytuacja w tej chwili temu nie sprzyja? Znowu bardzo szerokie pytanie. Chcę tylko dodać w ramach mojej poprzedniej odpowiedzi o Luksemburgu, że przecież premier tego państwa, pan Santerre, zostanie od 1 stycznia, czy został już, ale obejmie urząd od 1 stycznia przewodniczącego Komisji Wspólnoty Europejskiej, prawda? Także to jest, myślę, bardzo dobrze się stało i w tym kontekście ja myślę, że również moja rola jakoś zostanie wykorzystana tutaj. Natomiast jeśli chodzi o zachodni kapitał, ja myślę, że oczywiście ten kapitał powinien wpływać do Polski, tylko ten kapitał zachodni powinien mieć 100% gwarancję i stabilność przede wszystkim, zarówno prawną, jak i decyzyjną. Jeżeli wiadomo, że potężny kapitalista zachodni chce w Polsce inwestować, ale nie chce inwestować w cudzy grunt na przykład, a jemu się utrudnia i latami trwa sprawa unormowania gruntu, Huta Lucini, prawda, czy Lucini poprawniej, jest najlepszym tego przykładem. Dopiero strajk brutalny załogi tej huty spowodował uregulowanie spraw, czy nie można było tego załatwić wcześniej, czy musiało do tego dojść, czy musiało dojść do takiego konfliktu. I tak się dzieje w dziesiątkach różnych spraw w Polsce. Jak się czegoś nie wymusi, to się ślimaczy. Jest trudność decyzyjna. Ja nie wiem, na czym to polega, że te decyzje nie są podejmowane w sposób szybki i rzetelny. No a skoro już o Włochach mowa, trudno nie spytać o naszych włoskich partnerów. Co pan sądzi o całej sprawie z tak zwaną grupą Nicoli Grauzo? Czy fakt, że pan Grauzo dowiedział się już po zainwestowaniu w Polsce, iż będzie mu wolno mieć tylko 30% udziałów w swoich stacjach, nie narusza w jakiś sposób po pierwsze przepisów zachodnich regulujących te sprawy, a po drugie, czy postępowanie wobec tego biznesu uważa pan za właściwie prowadzone? No zdecydowanie nie. Ja uważam, że pacta sunt servanda. Wie pan, jeżeliśmy podpisali umowę i człowiek wpuściliśmy na teren naszego kraju. Jaką umowę? Może doprecyzuję. No mówię o umowie z panem Grauzo, która dopuszczała jego działalność kapitałową, prasową, telewizyjną na terenie Polski. Krótko mówiąc, jego aktywność tutaj, prawda? Jeżeli te warunki zostały sprecyzowane, ja nie znam tej umowy, nie znam tych warunków, ale widzę, że to funkcjonowało wszystko, prawda? To teraz raptem wydawanie przepisów, które działają z mocą wsteczną, czy powiedzmy, które niwelują w jakimś sensie poprzednie ustalenia, na pewno nie budzą zaufania dla kapitału zachodniego w Polsce. Na pewno budzą głębokie zniechęcenie. Panie mecenasie, już prawie ostatnie pytanie. Co to znaczy szkodliwość społeczna czynu? Szkodliwość społeczna czynu to jest najgeneralniej rzecz mówiąc kwestia stopnia negatywnej oceny przez społeczeństwo w stosunku do czynu, którego się dopuścił na przykład przestępca. To jest pewien stopień negatywnej oceny, z którą się spotyka czyn popełniony przez przestępcę. I tutaj jako przykład, no najprostszy, nie wiem, pewnie bardzo znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa i odbioru tego typu zjawiska będzie miało przestępstwo kradzieży bułki przez głodnego chłopca, a zupełnie inne będzie miało przestępstwo malwersacji na przykład funduszu obsługi oddłużenia zagranicznego w tym biednym kraju, gdzie zrabowano miliardy, prawda? To jest jakby oddaje sens tego, co to jest. I na koniec zapytam pana jako byłego senatora, jako osobę, która reprezentowała to państwo. Zdaje sobie pan mecenas sprawę, że nasza rozmowa emitowana będzie nie tylko za pośrednictwem satelity, nie tylko za pośrednictwem sieci kablowych, również w kilku stacjach, które uważane są za stacje pirackie. A więc świadomie w tej chwili współudziała pan w przestępstwie. Czy to przestępstwo, które tutaj popełniamy, ma pańskim zdaniem, jest szkodliwe społecznie? Wie pan, bardzo przewrotne pytanie. Po pierwsze, ja jestem przekonany, że siedzę w legalnym studio, które funkcjonuje od dawna, czyli w studio Nowej Telewizji Warszawa, związanym z Polonia 1, prawda? Także dla mnie... Uznanej za pirata. No tak, ale ja wiem, patrząc na ten poczet osób, które tu występowały przed chwilą, a w czołówce pokazanych, kończąc na prezydencie Wałęsie, który chyba nie był w studio, ale... Ale który był naszym gościem. Ale który był państwa gościem. Sądzę, że jestem w dobrym towarzystwie i tego zarzutu bym się specjalnie nie,
nie obawiał. Także jeżeli nawet biorę udział w jakiejś niezupełnie legalnej działalności, to sądzę, że szkodliwość społeczna naszego czynu jest żadna. Mam nadzieję, że Państwo jesteście tego samego zdania. Ogromnie dziękuję panu mecenasowi za pobyt w studio, Państwu za uwagę i do następnego spotkania. Ja bardzo dziękuję.